Drodzy, jesteśmy w takim miejscu, w którym nie mamy najmniejszego problemu ze wskazaniem tego, co jest nowe, od tego, co jest stare. Wystarczy spojrzeć i człowiek widzi. Nie trzeba żadnych tłumaczeń, nie trzeba żadnych wyjaśnień. Po prostu wystarczy popatrzeć. W życiu jednak nie zawsze jest tak prosto. Bywa oczywiście tak, że nowy samochód, nowa piosenka, nowy film, to jest wiadome. Ale bywa też tak, że coś, co zaczyna się jako nowe, wymaga jednak wytłumaczenia, wymaga jednak wskazania, wymaga wyjaśnienia. Bywa tak, że coś, co jest nowe dla kogoś, kto o tym wie. Inni będą widzieć nadal tego samego człowieka w takiej samej sytuacji, w tym samym życiu. A jak wygląda to, jeśli chodzi o nowe życie w Chrystusie? Spróbujmy spojrzeć na słowo z listu apostoła Pawła do Koryntian. Na kartach Nowego Testamentu mamy opisanych wiele historii nawrócenia, ale bez wątpienia jedną z najbardziej spektakularnych jest historia, którą mamy w 9 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, nawrócenia apostoła Pawła. Szawła, który jedzie do Damaszku, by aresztować chrześcijan, i właśnie w drodze do Damaszku przeżywa swoje nawrócenie. To jest chwila, to jest moment, to jest głos, który sprawia, że życie Pawła w ciągu jednej chwili, w ciągu krótkiego momentu zmienia się diametralnie. Nic więc dziwnego, że dla apostoła Pawła spotkanie Chrystusa zaczyna jego nowe życie. Tym też się dzieli i z tego wyrasta jego zapał misyjny. Z pokazania, że spotkanie Chrystusa to nowe życie. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisze: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Te słowa wyrastają z jego osobistego doświadczenia. Ale drodzy, myślę, że wielokrotnie dzisiaj zadajemy sobie pytanie, co to znaczy nowe życie w Chrystusie, bo nie każdy z nas przeżył tak spektakularne nawrócenie jak apostoł Paweł. Nie każdy z nas usłyszał głos, który go zatrzymał w miejscu, ale te słowa to przede wszystkim obietnica pokazująca, że jeśli należymy do Chrystusa, to my już jesteśmy nowym stworzeniem. Świat pozostaje wokół taki sam. My co prawda cieleśnie zmieniamy się, ale jesteśmy Bożymi dziećmi. I to jest ta nowość. Tak naprawdę, kiedy mówimy o nowym życiu w Chrystusie, to trzeba powiedzieć, że ono zaczyna się od naszego środka. Chrystus daje nam zupełnie nowy sens, nowy cel naszego życia, nowe zrozumienie naszej egzystencji tutaj na ziemi. Pokazuje nam cel naszego życia, to do czego i dla kogo zostaliśmy stworzeni. Możemy nazywać się dziećmi Bożymi, jesteśmy współdziedzicami Bożego Królestwa. I to jest to, co powinno nas kierować również w tym, by nasze nowe życie znajdowało odzwierciedlenie w tym, jakie świadectwo składamy względem innych. Apostoł Paweł, pisząc te słowa do Koryntian, nie tylko chce ich w czymś utwierdzić, ale chce ich też uczyć tego, by to nowe życie zaczynało być też nowym świadectwem względem ludzi, którzy ich znali. Bo często trudno tak naprawdę na pierwszy rzut oka, trudno przy pierwszym spojrzeniu powiedzieć, że ktoś jest chrześcijaninem. Ale kiedy się odzywa, kiedy reaguje na daną sytuację, kiedy pochyla się nad drugim człowiekiem, wtedy dajemy znak, że to wszystko wyrasta z tego, że jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy nowym życiem, dlatego że Chrystus takimi nas uczynił.